Popek, nie nie, Popek eee, nie jest twoim ghost strikerem. Teraz mam. Co to sobie... za jazda. Możemy ten sobie... o, kur... o Jezu, przepraszam. Ponie... Możesz, możesz, wziąć ten mikroport do ręki, bo sobie... A, ty sobie podać mi tego ja wariatę. A, to będzie na początek. To będzie takie właśnie. To na taki idrę. trochę slapsi, taki. He, he, o Jezu, ale się potknąłem. Dobra. Znaczy... Jedno słowo rzucisz, że coś się dzieje w ubojni i. Nic, I, jak to I nic wpływa się tam na... nie musi zadziać w ogóle. I jak to wpływa na cokolwiek w ogóle. Nic w ogóle. A tutaj, stary, przychodzi ktoś, mhm. puszcza coś, nawiązując do czegoś i potem jest odklejka od czegoś, więc to się w ogóle jesteśmy jakby równorzędnymi twórcami. Widziałem takie buty, które są jakby, tak jakbyś był koniem. Kopyta, takie podkute. Takie duże, nie, czy takie duże, te, ta guma jest taka duża? Chyba, że są podkute w ogóle, mają żelazo i, i mają taki też design, że twoje nogi wyglądają jak, jak konia. Mhm. <słuch> e, witajcie kochani. W najnowszym odcinku pod tytułem programu. Ja czułem, że to jest taki, że to jest taki wstępny small talk I Ale... zaraz będzie, zaraz Kopczyni tam powie. No i tak sobie rozmawiamy. A teraz. <grym> Nie, teraz idziemy do reklamy. Witam Was w programie Śmieszny Człowiek, a dzisiaj moim gościem. Tak się nazywa program. Tak się nazywa program. Fajnie. Dzisiaj w Śmiesznym Człowieku jest Śmieszny Człowiek Cezary Pontewski. Bardzo mi Z Łukowa. Bardzo dziękuję. Jest ja mam patrzeć w Bartka? Y, Bartek to jest tutaj. Tak. I możesz na niego. To wtedy będziesz ty na wprost. Dobrze, sam. Dobrze. Ja tu jestem sam, a to jest tak, że my razem. Razem. Uczciwie. Także fajnie. Dziękuję ci, że przyszedłeś do mnie. Tak dobrze jest w relacji też mieć takie strefy. Że jest taka strefa razem. I każdy ma też jakąś taką osobną strefę. To jest ta Netflix strefa. Że tu sobie ta, ta. razem oglądacie. Tylko e, w międzyczasie jest pojedynczo, bo każdy jest wkurzony, że tak długo wybieracie film. I na tak, chwilę są takie porozdzielane. A ty masz ze Starą osobne pokoje? W takim razie co? Ze Starą? Z mamy? żoną. <laughs> nie, 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 z Tak się u nas mówi e, na wschodzie na osobę partnerkę, bo to u nas się nie kocha osoby. Moja stara. E, mamy z moją Starą e, sypialnię? No nie, no, czy macie jakiś taki osobny pokój, w razie czego. W razie... To jest bardzo ważne, moim zdaniem. W jest sensie, że taki, że, że można się rozdzielić na jakiś czas. No mamy takie jakby, no niby takie jakby pokoje do pracy mamy, ale no, one są przez ściany, więc tak jakby się nie rozdzielamy, bo i tak się słyszymy, nie? Ale tak czas spędzacie ogólnie w jednym pokoju, czy tak sobie na przykład y, sobie siedzicie? Y, bo ja na przykład jak, jak, jak wam jakieś sytuacje y, takie, że jesteśmy na wakacjach razem w jednym pomieszczeniu, to jest tak, że, że wyjściowa sytuacja jest taka, że, że nie spędzamy razem czasu, tylko jest tak, że na przykład mhm ja mówię, dobra, no to o 11 się, się zobaczymy w kuchni. I do tej czas jest czas Duże, każdy ma... każdy ma. No i super, to jest. Fajnie, no? no. Ja mam kolegę, na przykład, który jeździ na wakacje samemu. Nie ja do niego piszę, gdzie jesteś. A, w Tajlandii. I jakby, co się tam dzieje? On mówi, no, wyjechałem z domu na tydzień, wiesz. I jego żona zostaje na chacie i nie, nie, nie pytam dalej. Jakby. Czemu, ziomu, siedzisz sam do Tajlandii? Y Piotr Popek tak robi, jeździ sam. Ale on tak bardziej w góry, tak pustelniczo. Bo Tajlandia mi się nie kojarzy z takim miejscem, gdzie, do którego się jedzi samotnie. No zaje... właśnie, to chodzi, że on wysyła, wiesz, zdjęcie na Facebooka z palmy, sobie stoi pod palmą, a jego kobieta w domu. Mm. Jak no, to, to no to jest podejrzane. To bym... jest trochę podejrzane. Ja Pozdrawiam telefon... Marcina. Ja bym telefon posprawdzał, szczerze <laughs> powiedziawszy. Mm. Gdzie, gdzie jest twoja żona, stary, nie? Ale też się, niektórzy mają takie sytuacje, że bardzo lubią do baru pójść samemu sobie, że to jest takie, wiesz, na przykład Boras Borkowski tak ma, ale to są jakieś naleciałości chyba jego z czasów jakiś tam spędza w anglosaskich klimatach, że tam się po prostu tak robi, że po robocie się idzie do baru. Ale on tam mieszkał? Tak, no chyba jakiś czas, no. To dlatego tak on stand te stand-upy, te one-linery tak dobrze tak, chmieni, bo tam anglosaskie takie, anglosaski. takie te tryby wszedł, nie? Mm. A ja tego nie kumam. Znaczy, w Wielkiej Brytanii to pogoda jest cały czas taka, wiesz, nie? To też, Brytyjska. No. Pod psem. Pod psem. Jeszcze dużo barów też się tak nazywa, chyba. Underdog? Pod czymś zawsze jest bar, nie? Znaczy często. U nas Kie kiedyś był. Na przykład po, pub pod gęsią, na przykład. No, U nas jest A, takie. Ja bym mieszkałem w Konstancinie przez jakiś czas i tam był pod diabłami. Wow. A zamknęli. Zawsze za gorąco było. A to mi się zawsze podobało Fedora pomysł na, na, na klub komediowy, czyli piwnica pod ziemią. Ziemianka. No, jest wiele nazw takich śmiesznych. Nie powiem, że... produkcja nie wyłącza telefonu, ale spoko. Właśnie to powiedziałem. Słuchaj, no nie było słuchać, ale wolałem, żeby widzowie się dowiedzieli, że, e, że ten, że tutaj. E, że to nie ty. Że głowy polecą. Tak? Że to nie ja puściłem bąka. Głowy polecą. A to pisz. jest też bardzo fajne, tak, żeby tak zaznaczyć, że, że to nie ja coś zrobiłem, ale tak, Jezu, nie. To jest nie. ciężko tak zrobić, żeby wiesz, na przykład, jak ktoś naprawdę. wiesz, wychodzisz po kimś z toalety i. Znaczy, Wychodzi z toalety, no. ktoś przed tobą i fajnie by było zaznaczyć, że to nie ja. że to, No tak, no no, warto, nie? No bo, bo ty jednak zgarniasz wszystkie bęczki za to, nie? Tak, tak. Bo jakby jesteś ostatnią osobą, tak jak ostatnia osoba, która widziała kogoś żywego. nie? Mhm. A masz coś takiego, że na przykład co jest kiepską cechą, ale trochę wynika z tego, że zajmuje się komedią, że coś się wydarzy, albo coś się coś odwali. Nie, że ja coś. Od... nie czekaj, że ja coś odwalę. I ja potem jakby zwalam na, na środowisko, że to nie ja, jakby, tak. że nie wiem, e, walnę bąka w, po, w pokoju i nawet w tym momencie nie przyznam się, że to ja tylko tak, o, ale klepie coś tam, wiesz, że zmywarki, nie? I Monika no, wie, że to ja, ale tak jakby weź to na klasykę, Klasyka nie? stary, to Antek tak często pierdoli. Bo, on, bo on, to, to jest takie tłumaczenie ale to jest klamusowate, takie w sensie to jest życiowo, takie, to jest kiepskie. No. To jest, wiesz, tłumaczenie się ze swoich zachowań, yy, zwalając na yy, jakieś tam, że wiesz, nie pamiętam kto to, ale ktoś często tak mówi, że ja wracam z trasy i muszę się przestawić w ogóle. Przestawić, bo, bo już nie ma pierdzenia, nie ma obrażania się nawzajem, nie ma, wiesz, yy, jakby... A że tak, że, że tak, potrzebuje tego czasu. jesteś, to musisz tak, 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 tego tak. tak. A ja w ogóle nie mam takich problemów. Moim zdaniem to, to ja bym nie zwalał na ludzi, tylko w sobie poszukał. Ale... Trochę tak, trochę tak. Chociaż jak były takie długie trasy, nie, że się dużą ekipą. W kilka dni z rzędu, to trochę tak przysiąkałeś taką atmosferą takiego roustowania, nie, że a ty co, możesz za, za buty, możesz tam, kurde, normalnie możesz sobie tam akwarium zrobić, nie, i jakby jesteś takiego, że no fajnie, nie, ale po co, nie? Tak, ale mi się wydaje, że też już się to zmienia, że, że już większość z nas jest tam po 30. Już, Ty nie no, masz 30 lat. No, no dlatego powiedziałem, że większość z nas. E, Aha. To nie jest tak, że przyłapałeś mnie teraz na kłamstwie, bo ja no, powiedziałem, że ja powiedziałem, ja że ja mam. Ale, no, ale tak, no ja, ale ja mam poniżej 30. No. Ale, ale ogólnie jest tak, że kiedyś tak było. Rzeczywiście. Tak mi się wydaje w, w tym środowisku komediowym, że, że było więcej takich e, porównywań się siurkami i takich różnych zaczęb. E, a teraz to już tam stare chłopy. są, ja, wszyscy siedzą, ujebani i. i się gapią w telefony i już. Ja nie wiem, nie ma takiego. Nie, czuwasz tak, że jest takie nie. w ogóle potrzeba rywalizacji znaczy, takiej ja teraz, słownej. Ja teraz widzę, że zupełnie inne myślenie. O, o Komik o sobie myśli teraz. Jakby co zrobić, żeby dla niego było korzystne środowisko. nie? Gdzie, hmm. gdzie mam pójść, co robić, żeby, żeby tak jak e, gdzieś słyszałem właśnie Twoją rozmowę, bo się przygotowywałem trochę. O. E, I ty mówiłeś właśnie o tym, że lepiej mieć 20 widzów, którzy są Twoi. A nie tam, wiesz, właśnie jechać gdzieś na support i tam się jakby prosić trochę o... Y, Ej, ale się nie polubcie, ale zobaczcie, naprawdę, ja tam coś fajnego powiem, nie? Mhm. I jakby kumam to, kumam to, Będzie że... Będzie nie polubił. Co? Będzie Cię nie polubił i tak. i już się bardziej co? będziesz starał, tym mniej Cię polubił. I... No właśnie to jest może motyw, że... Nie mówię że... o Tobie akurat personalnie, tylko nie. No wiem, wiem, że... wiem, ale właśnie żeby jakbyś, jak już grasz w support, no to właśnie zro... zrób tak, że mam no, wyjebane w to. Mhm. Wyjdę tak, żeby mnie nie lubili, nie? I co się stanie? To może być coś zupełnie odwrotnego. Ale właśnie, bo ty powiedziałeś, że masz... Nie, że większość z was ma... E, większość z was, twoich komórek ciała, ma 30 lat. Ponad 30 lat, a ty masz 27. Ja e, taka 8, tak. 28. No tak, właśnie, właśnie, bo 27 to ty... Klub 27, ten program, co tam wypuściłeś... To było szukaństwo. To było oszukaństwo, dlatego nie polecam go oglądać, chociaż jest, jest dosyć, dosyć dobry. I chciałem o tym pogadać, tylko że parę dni temu ty mi zryłeś Beret. Bo ja mówię tak, widzę się z ponciakiem, pogadamy o klubie 27. Bo to taki jeden z fajniejszych 21 XXI roku w XXI wieku. To tak jest. No, no trochę tak jest. Jest bardzo fajny. I mówię, pogadamy o tym, a potem wypuszczasz YouTube party. Ja mam takie, no jestem rozdarty teraz. Uh -huh. Bo to jest super. Naprawdę podoba? Ja po prostu ja kocham YouTube party. Mhm. <grafię> Nawet mi się przypomina, jak jeździmy do takich znajomych. Mój, mój kumpel ma trójkę dzieci, wiesz, żona takie, no, takie dom-dom. Mhm. I my tam siedzimy u nich czasami do nocy i jest taki moment, kiedy nagle każdy wiesz, ty, a widziałeś to? I Andrzej, mój kolega, mówi. No nie, on nie lubi jakby tego, że wszyscy na telefonie nagle. Tak, bo bumerzy boomerzy imprimiasi. tak mają. Tak. O, YouTube tu Ale to nie już, są boomerzy. Dobra. To nie są boomerzy. Oni są jakby... Dobrze myślę, bo może teraz nie rozumiem czegoś. Ale boomer to jest taki, że młody? Nie, boomer to jest taki e, zgorzkniały taki pierdziel. Co nie, mu wszystko, to wszystko Andrzej, Andrzej nie jest boomerem. Ja, kurczę, pomyliłem z czymś innym, ale Andrzej nie jest boomerem. Andrzej jest inny. Andrzej Ja byś go poznał, byś go polubił. Na no pewno. Swój chłop. I on zawsze tak mówi... O nie! Ta impreza się zmienia już w YouTube Party! No to jest klasyczne hasło, no. I, Ale ja mam wtedy... No i co z tego? Super! No to jest właśnie najlepiej. Nie, pokaż, co widziałeś ostatnio, co ten, nie? No. I, I zobaczyłem tego ziomka, tego, co tam puściłeś, tego, tego aktora. Mhm. I to mi tak zrobiło dzień. Po prostu niesamowity. Tak. Ale gość jest odważny I mi się wydaje, że on na pewno e, coś tam gra. Tak, no on, on, on też miał teraz... Y, potem prowadził wywiad z Peją. Teraz już chyba... Nie nie, 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 wyświetla się za bardzo. Ale no to w sensie... jego demo było bardzo super, no. No, no czat było. I bardzo się cieszę, że to by się podobało, YouTube Party. No, bo... Nie no, YouTube Party. Ja zapomniałem w ogóle o Klubie 27, którym, jakby chciałem o którym gadać, propsować i że w ogóle ten... o no, ten... YouTube Party w ogóle totalnie tak wiesz, jakby... Pff! Clean slate, nie? Mhm. Z angielskiego. No, fajne. Mi się też to podobało, bo, bo, to jest takie... Wydaje się, że nikt tego nie zrobił wcześniej, że to, że to jest po prostu przeniesienie... E... Rzeczy z, z innego uniwersum, bo to jest takie trochę jak, jak robisz stream, na streamach ludzie takie coś robią, czyli takie reaction videos, tak, tak. E, że, ty, że widzisz kogoś, e, ale, zrobi, ale zrobienie tego w warunkach scenicznych jeszcze nie widziałem i to mi się też podobało w tym że wiesz, że jakby w YouTube, w YouTube Party moim zapraszam na, na moim kanale, jakbyś tam kliknął. Polecam. Że, bo, nie tak, że ja się, bo ja nie potrzebuję się połować tym, ja mam atencji ostatnio o tyle, do, do, do dziesiątego mi starcza. Tylko żebym, żebyście Państwo wiedzieli o co chodzi. To, że, że tam jest rzeczywiście tak, że e, jakby publiczność ma bardzo realny wpływ na przebieg wieczoru, bo Wimpro to wiesz, Wszyscy pierdolą, o wy macie wpływ na to, co się dzieje w spektaklu. O, kurwa, chuja tam macie. Ty jedno słowo rzucisz, że coś się dzieje w ubojni i, i jak i to nic wpływa nic tam na... nie musi zadziać w ogóle. I jak to wpływa na cokolwiek w ogóle, nic w ogóle. A tutaj, stary, przychodzi ktoś, mhm. puszcza coś, Nawiązując do czegoś i potem jest odklejka od czegoś, więc to się w ogóle jesteśmy jakby równorzędnymi twórcami trochę. Oczywiście, ja to moderuję trochę, żeby tam no, nie ale było. Ale poczekaj, bagadach. to jest tak, że bo ja oglądałem nie całość, tylko ja oglądałem, jakie były filmiki, nie? Więc trochę przewijałem. Czy tam jest tak, że kolejny filmik jest inspiracją, E, a znacie to? No tak, najczęściej to jest to tak jest tak? też w YouTube Party normalnych. W sensie jak na przykład to Andrzej tak się, się coś. Tak, że. No. I ty, i ty myślisz sobie a to ja mam takie tylko że kurwa lepsze albo podobne czyli to jest takie impro takie impro plus trochę tak, tak, tak no to jest jakieś, jakieś tam często te filmy naturalnie się wynikają ale też może być beka z tego że, że w ogóle się nie wynikają i ktoś teraz no, i, tak i wychodzisz i wychodzisz i myślisz że ktoś tutaj pociągnie temat mhm. jakiś przeróbek takich a tu w ogóle coś innego zupełnie mhm. i wtedy jest A! i fajnie no to jest fajne nie bo tak jakbyś oglądał występ komika który nagle ma co chwilę inny styl nie Mm. Że nagle wiesz, mm. trochę, trochę Fiedor, trochę Antek, trochę Ty, trochę ktoś inny, i tak jak masz o kurczę, różne poczucia humoru, nie? Tak. No. No, moim zdaniem, YouTube Party w gronie takim, w którym się łapiesz dobrze, to nie ma lepszej rozrywki intelektualnie. Ale no, jakbyś tak. na przykład nagrywał jeszcze raz, to y, zaprosisz mnie, bo ja bym na przykład. Ja bardzo lubię YouTube Party. Ale ja cię zapraszałem, ja tam ja tak? pisałem normalnie, do, zaprosiłeś... wszystkich zapraszam ludzi A. i Jurkiewicz Ale się na poczuł, jakbyś zapraszony No wszędzie, kurwa, facet. Jurkiewicz się poczuł zaproszony i przyszedł. To, nie no to może tak, ja nie mogłem mam... po prostu, ale następnym razem Prawdę ja wam wszystko i przyłażę, nie? YouTube Party. Tam obejrzałem z panem Abelardem właśnie Gizą. Tak. I ty tam powiedziałeś, że ty dużo oglądasz tych takich yy, programów. Takich, Och, nie? okropnie dużo. Strasznie y dużo, naprawdę. Ja mam swoich ulubionych aktorów Ostatnio, ostatnio oglądałem... Chodzi o dlaczego ja i takie, takie, te, tego typu paradokumenty, tak? Stary, ostatnio oglądałem y, z, moim, z, z moim crushem y, 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 właśnie dokument, paradokument i mówię, i mówię no niej ty, ten koleś już nie żyje, wiesz? I zdaję sobie sprawę, że ja wiem... O aktorach z paradokumentów. ja mam no, swoich ich ulubionych. Życie, ich życie prywatne. Tak, ja dziedzisz. mam swoich ulubionych, wiem, który nie żyje <laughs> na przykład już. Ale w sensie to jest jakiś tam yy, na COVID czy coś? Czy nie, w tym wypadku umarł. A akurat też go kojarzyłem, bo on yy, w tym, był yy, w takim programie Umów się ze mną, Take Me Out. też występował yy, z Piotrem Guma-Gumulcem. Jeśli ktoś z Państwa nie oglądał, umów się ze mną, Take Me Out. Doskonały program, jest na, 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 na Polsat. YouTube? Kiedyś to była Ipla teraz chyba no. jest jakiś tam odnoga. fajny I to jest, i to jest na internecie. sensie na to ipli Piotr kochaj, Pewnie znasz gumę. Znam gumę. Pewnie no. prywatnie go znasz, nie? Znam go prywatnie. Tak. No To on to prowadził i to było takie super śmieszne. E, polega program na tym, że jest 30 bab uh -huh. e, przy takich <laughs> ustawionych. 30 bab. I każda ma jak, taką, takie stanowisko, jak jaka to melodia. I nagle. E, z góry się wpierdala jakiś chłop, tanecznym krokiem, nagra muzyka. Ale z góry, że po schodach e, Nie, nie, z taką windą zjeżdża, nie? Aha. I chłop zjeżdża windą. I w ogóle, i, i, i się pokazuje, i te baby już tak... I dupę mu obcinają, wiesz, i, tam, i w ogóle jest tak, że... Ale on jest ubrany, tak? Tak ubrany jest, ale on, i one, on jest w ogóle jak mięso, jak kawał mięsa, nie? I one... I one mają w każdej chwili kliknąć... Czerwone światło, że ich nie interesuje ten chłop. Aha, okej. Okay. Czyli odpadają się same. Tak, odpadają, odpulają chłopa, normalnie za pomocą przycisku. Ale czekaj, o, że w sensie, że ja nie chcę dalej grać, czy po prostu, że zmienicie mi chłopa? E, nie, nie chcę dalej. W sensie jest tak, że przychodzi chłop no. na łowy, to znaczy kraściach y, z, z serca jakiejś pani okay. z tych potencjalnych 30, a one w, w jakby w, z biegiem upływu czasu. No. Mogą się wycofać z tego chłopa, klikając przycisk, że ten chłop to jest chujnie chłop. Okej. Okay. Czyli może być tak, że zostanie na przykład jedna i chodzi o to w tym programie, że I idą na randkę. Że... Wtedy. A jak Aha. zostanie kilka, to on sobie wybiera to z tych kilku, może wtedy... co zostały. Tak, tak, tak. No super program. To najkrótszy program był jakby na przykład: przy, wszystkie odpadły, tylko jedna laska stoi tak. Ej, No tak którą by było, pływały. By tak bywały. Albo w ogóle od razu wszystkie, sto, yy. wszystkie kliknęły, y, że y, typ dodał. To wtedy dobrze. To jest przykre. Z gumą no. piątkę i dodał, czy tak? Dosyć jest przykre. No. Ja zawsze szanowałem takich ludzi, którzy wiesz, y, biorą udział w takich programach, gdzie wystawiają się pod ocenę jakichś niespełna rozumu y, rozhistoryzowanych z 30 bab i się nie boją tego, bo ja bym się bał. Ja by to. Miby to ja się, to łatwo się mówi, że to jest głupia, i w ogóle ja to bym ja to jestem mądrzejszy niż to, ale weź to zrób, weź idź i, i bądź na tyle silny psychicznie, żeby coś takiego przeżyć i, i, i spokojnie przejść na porządku, do porządku dziennego po odrzuceniu przez 30 osób na, na oczach kilku a, milionów. A widziałeś ten program to się z Pindolem lata? No ten, yy, no nie pamiętam nazwy tam. Magia na gości. Magia na gości? No to jest się, dopiero odwaga. Czy nie lata akurat z znaczy, no, no lata się, w sensie no stoi z tak. No, no to tak, już prawie tak. lata, no. No to, jakby to tak startujesz, no. No tak, no jakby... widziałem, widziałem. Jeden, jakiś jeden chyba polski, tak, takich kilka widziałem też. No to, to jest, ja mam ja czegoś takiego chyba za żadne pieniądze nie zrobił. No, jest... Nie wiem, czy bym... E... Jak potem w ogóle spojrzysz komuś, jakby w, wiesz, z mamą rozmawiasz, a mama tam... Oglądaliśmy z tatą twój special. No, jakby... wiesz, to jest też takie... E... Znaczy, to jest jakaś promocja body positivity i jakoś tam do, do, może robić dobrze. Natomiast no, wszyscy wiemy, że nie, nie, oni nie, nie, nie tak... E... to jest nie ran, randkowa taki... rzecz. To jest tak, w tak, kontekście tak. randki to jest takie... E... No kumam ten bozy, body pozytywizm, ale... No jednak to pokazujesz, żeby komuś się spodobać, żeby chciał z tobą iść do domu. Nie? To jest takie trochę dziwne dla mnie. Znaczy, ja wiesz, no czy wiesz, to jest. Ten program opiera się na, na takim klasycznym odwróceniu, czyli. No ta, czyli jakby zwykle jest tak, że... E, że Randka się kończy na zdejmowaniu ciuchów, a tu jest odwróconko, które jest nawet dosyć ciekawe, Co jest ciekawe w tym programie, to też, że to nie są jacyś jadonisi, ani najpiękniejsze osoby tam się nie zgłaszały. Bo to by było wtedy Paradise coś tam, nie? No to by było nudne, jakby wszyscy mieli ładne pindolki. Ty dobra, a muszę to zapytać, bo mnie to po prostu zrywa beret. Jest ten program Hot... czekaj, te nazwy tych programów... To Hot to Handle. To Hot to Handle na Netflixie i tam jest już któraś edycja. Włączyłem sobie chyba trzecią albo drugą. I, I nadal ten premiz jest taki: Co? 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 Znowu nas oszukali? No bo nie wiem, czy Dawidów to jest tak, że po prostu bierze się najbardziej gorące towary z miasta, wrzuca na jakąś wyspę czy na jakieś tam inne Puerto Rico, i oni się w sobie po prostu zakochują od razu. Pierwsze miłości ja na się pierwszy nie... rzut oka, najseksowniejsi ludzie świata, i dowiadują się tego samego wieczora, że. Nie, mog nie mogą się dotykać, w ogóle całować, nic nawet nie mogą walić robić. nie mogą. Tak, nic nie mogą, nawet właśnie walić konia, chciałem powiedzieć. I po prostu. <głos> <głos> I oni są w kolejnym sezonie, są znowu zdziwieni, gdzie ten program, jakby te osoby z tamtych programów, jakieś miliony na social mediach, cele, tych followersów w ogóle, ludzie znani na całym świecie pewnie, przez to, że byli w tym programie, a tamci po prostu zdziwko, co? Jest to podejrzane, ale znaczy, wiesz, to jest tak ograne tam, że. Że niby jest to możliwe, że oni, że w sensie, bo, bo raz, że oni nie wiedzą o tym, że to jest, że jakby pierwotnie mają podaną inną nazwę programu. A tak, e, że idą do. że oni dopiero się dowiadują, że to jest, że jest, to jest ten program, tak jakby. Więc oni, więc oryginalnie oni, dost, oni, oni biorą, myślą, że biorą program, udział w programie so, jakiś tam Island of island Fucking. Of love, fucking tak. A się okazuje, że to jest zupełnie inny program. No i też klauzula tego wymaga. No wiesz, te... To... Ale to Island of Fucking Fucking to, to był też dobry program. Takie <grym grym> dobre to by było. <grym> no wiesz, dużo jest, tak, też na Netflixie ostatnio jest taki program, też dosyć ciekawy, e, hiszpański, który też się opiera na tym, że jakby jest eksperymentem w zasadzie na ludziach, którzy są uczestnikami tego programu. To ja nie wiedziałem, kto. Prowadzi go Alicja Sierra. Ta z domu z papieru, Chciałem, że powiesz że powiedzmy, przez chwilę. Nie, nie, nie. A, że jest, jest. Program polega na tym, że e, są jakby dwie, dwa pomieszczenia w jednym pokoju, e, takim Room of e, Big Brother, mhm. i oni dostają e, sygnał, że wszyscy uczestniczy, że te, to pomieszczenie jest e, oficjalne i rejestrowane. Mhm. A to jest takie, że oni tutaj mogą sobie spekulować, tutaj sobie okay. odpoczywać. No a i są, jak się a Państwu... są jakieś lustra w każdym, że nie wiadomo, czy, jest, czy naprawdę tam są puste ściany i naprawdę nie ma. Nie, no, że, że nie ma tam kamer, że, ma kamer, że, to, okay. jest, że to jest off, off the record wszystko. Mhm. No i jak się Państwo mogą domyślić, w ogóle nie jest off the record i większość, większość totally. pokazywane jest z tego drugiego no i dużo się takich rzeczy opiera na, dużo się programów opiera na tym, że uczestnicy są po prostu wprowadzani w błąd Darena Browna jest mhm. fajnych kilka takich eksperymentów, gdzie e, takiego pana? to Darren jest to, co napisał God Da Vinci? Nie, nie, to, to, to jest jakiś inny Brown. Nie, Dan Brown tam. Dan Brown, tam. tak, tak. Ale Darren Brown to jest jakiś psycholog? Czy... Tak, tak, on jest takim iluzjonistą, psychologiem i on miał na przykład taki fajny program gdzie e, stworzył e, show w którym ludzie na widowni mogli decydować, co się stanie z osobą, która w czasie rzeczywistym przeżywa życie. Nie? W sensie, mhm. że jest jakaś osoba, mhm. e, która idzie teraz do baru nie? I, i wszędzie są postawieni aktorzy, tak, tak, mhm. tak, tak jest im powiedziane, jest w barze na przykład. I teraz ludzie mają do wyboru, czy do tego gościa teraz podejdzie Typiara i mu powie, hej. No. I ta Typiara w ogóle macha tam, ta aktorka, wiesz, która y, ma, ma zaraz to zrobić. Albo przyjdzie, jego przyjdzie jakiś menadżer i każe mu wypierdalać. I menadżer już, aktor stoi, wiesz. No i ludzie oczywiście, kurwa, niech go biją, kurwa, wiesz. I, I się okazuje, że ludzie robią temu człowiekowi niewinnemu piekło z dnia po prostu. Najgorsze, co może go spotkać, wybierają. No i na końcu się okazuje, że. Że to jest wszystko ustawka wszystko i przedmiotem ustawka. badania byli ci, 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 ci wybierający ci na publiczności. Mhm. I którzy są oczywiście śmieciami. A ty piszesz sobie sam żarty? Tak. Aha. No spoko. Znaczy jest kilka, które mi ktoś napisał. Znaczy jest kilka, które. Popek. Nie, nie. Popek e... nie jest twoim ghostwriter. Teraz mam jeden w nowym materiale, który mi napisał. E... Znaczy napisał. Dokręcił mi Sebastian Filipkowski mhm. jeden żart. E... Bywało, że Zalew mi podrzucił jakieś inne rozwiązania, w sensie, no są takie... Jeden żart miałem od sepka całkowicie, od, od, od początku do końca. Ale był taki, że był w twoim stylu? Tak, no mi się podobało. Bo ja na przykład, y, ja, tak, ja tak zobaczyłem, że ty kumasz bardzo żarty. To jest taki żart dla mnie, papierek lakmusowy, że ktoś bardzo kuma żarty, żartownictwo w ogóle. Ciekawe. Miałeś ten żart, y, nie wiem, byłem, to nie była, nie była chyba twoja nagrywka, ale to było w, też w Hydro, dawno temu, nie wiem, z dwa lata temu i ty mówisz żart o Słowacji? Mhm. Że mam kolegę, który. No, Lubię ten żart. Nie pamiętam dokładnie, jak to szło, ale że, że, że mam, coś tam było. Yy, że jak były teraz te jakieś zamieszki. Te zamieszki, te, te, te wybuchy, ataki, to, to słuchajcie, mój brat akurat właśnie wtedy był na Słowacji. Tak. No, nie miałem takie, że. Okej, okay, to, jest, to jest super żart. Nie? Jest bardzo prosty, jednocześnie yy, też niełatwo o prostoty, prostotę w żarcie, nie? bo łatwo przekombinować trochę o tym wiem, też się staram jakby najbardziej upraszczać, ale ten żart był taki, że, yy, że zajebisty. I powiedz mi, czy na przykład ty masz tak, że. Ty piszesz w ogóle na. Ten, Nie, ten żart, że myślałem rozmawiając z koleżanką na y, recepcji w hotelu. Jak ona pracowała w hotelu na recepcji, a ja byłem. I ja, jak wymyśliłeś ten jak wymyśliłeś żart, że to poszedłeś tak. Nie, bo ona nie. po prostu opowiadała to. wydała dokładnie taką samą historię, że. Ale powiedziała to z płętą? Nie, właśnie, ja powiedziałam, że śmiesznie by było, jakby w ogóle podała a. zupełnie inne miejsce. No, no. I, i, ja, I ja tak w ogóle często wymyślam żarty, że. Mhm. że Rozmawiasz z jakby... ludźmi po prostu. Tak, albo na przykład coś oglądam i mówię, kurwa, no, jakby to tak zrobiło, to, to by była taka beczka. No, nigdy to się nie dzieje, ale ja już sobie tworzę wtedy yy, beczkę. Czyli tak, czyli też tak się. Mm, bo też masz takie żarty, że często na przykład mówisz żart i nagle przechodzisz w tekst piosenki, nie? Tak, I no. ludzi to rozpierdziela, bo mają takie, hej, to jest piosenka, no, nie? No, jakby. No. To nie wiem, I, dlaczego tak robię, ale bardzo lubię to ale robić. Ale to jest y, to jest chyba trochę twoje, bo na przykład nie wiem, czy słyszałem to gdziekolwiek indziej, nie? Że to jest y, dosyć oryginalny w swojej prostocie pomysł. Y, to no jest pomysł, to jest to, co ja. Za y, ja wiesz, ja jestem taki po prostu. Ja, o mnie to tak czasami mówią ludzie, którzy czytają więcej książek niż ja. Niż, ty, czy... niż ja i w ogóle, że to jest to, tak, takiego rodzaju intertekstualność. To do mnie kiedyś powiedział jakiś kolega ze studiów. I bo ja, bo ja cały zawsze się po, wiesz, często ja rzadko się posługuję swoimi słowami. Ja lubię y, odpowiadać cytatami z rapu. Na przykład ty mnie zapytasz, ej, ty byłeś tam coś tam, a ja ci powiem. No kurwa, życiowy parkiet właścicielski Czyli ty, ty bazujesz na cytatach dużo. Lubię, no. Ja takiego lekarza miałem, jak w Konstancinie mieszkałem. Miałem doktora, właśnie Marka i on też zawsze. Ja przychodziłem, mówiłem, że boli mnie kolano. On do wesela się zagoi. I jakby po wizycie. Hmm. I on nadal pracuje, jakby jak, tak, tak. jak to się wydarza. I wiesz, no tak. To jest bazowanie na badaniach chyba nie, jakiegoś innego lekarza. Chyba, że to on sam... Nie, on, to on po prostu ma wyrąbane, nie? On się, ja mu się nie chcę, A może nie? stary, to on opatentował metodę do wesela, zagojenia i po prostu to jest jego <laughs> autorska, wiesz, sytuacja. A to ciekawe, na przykład próbuję ciebie rozkminić i ty jesteś w ogóle introwertyk czy ekstrawertyk? Mm, 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 mm. Bo ja mam taką teorię, że, Widzisz, ty, jesteś, mhm. że ty jesteś introwertyk. Okej. Okay. No, no, no ale, znaczy, introwertyk, który sobie jakoś próbuje radzić w świecie, gdzie jest raczej ekstrawertyk, ma. Yy, ja po sobie ja też jestem introwertyk i mam coś takiego, że przy ekstrawertykach muszę bardziej tak jakby. Yy, nie tyle, że dbać o swoją energię, ale po prostu tak, żeby się wbić, to muszę tak bardziej tak. <grym> <grym> już muszę tak bardziej ten, nie? Mhm, okay. I przez to, to też pewne zachowania, wytwarza, wytwarzam w sobie te zachowania. Mhm. Y Trochę stand-up takim jest, bo stand-up jest. No tak, no, nie, no introwertyczny stand-up to, to nie wiem, no to może właśnie Paula Potocka, ale to także że wolniej, że mniej mówi. Ale to, to też to nie jest też introwersja, bo on jakby gadasz na zewnątrz do tłumu ludzi, nie? Więc yy, nie jestem introwertykiem na scenie, ale w życiu jestem na maksa ostatnio to bardziej zobaczyłem, nie? I tak jakby, czy masz jakieś takie cechy tego introwertyka, które ci dokuczają? W sensie, że czujesz, że to jest ten, ten introwertyzm, który musisz przeforsować na przykład tam z rana, żeby coś zrobić? No tak, wiesz, znaczy, to są takie pojęcia yy, dosyć takie moim zdaniem zero-jedynkowe I, i to też nie jest tak, że każdy jest yy, albo taki, albo taki. Bo jakby, to, to mi się wydaje, że intro, to jest jakby zależne od momentu życia w jakim jesteś, czy jesteś introwertykiem, czy nie i, znaczy nie, czy jakie masz, czy masz zachowania bardziej introwertyczne, czy nie. Ja kiedyś byłem bardzo dużym introwertykiem, ja byłem jakieś dziki wręcz, w sensie ja kiedyś byłem y, chło, chłopcem z takiej dosyć ciężkiej prowincji na wschodzie i ja miałem no, masę kompleksów i w sobie widziałem... Masy. W sensie tak nawet nie otwierałem mordy do mówienia mhm. i się czułem od wszystkich gorszy. I wtedy byłem e, introwertykiem takim e, bardzo zaawansowanym. E, teraz już mam więcej na przykład takich zachowań ekstrawertycznych, że na przykład jak nie, nie dosłyszałem e, Kingi imienia, to się zapytałem mhm. drugi raz. I kiedyś tak nie robiłem nigdy, mhm. bo się wstydziłem, że nie zapomniałem imienia. Mhm. Ale już tak wiesz, jakoś będąc e, przeżywszy parę rzeczy, już tak e, jest, że. Że jakoś, jakieś doświadczenia mnie oswoiły z rzeczą, i teraz mało mam takich zachowań, w sensie takich introwertycznych. Ale dalej się uważam za takiego. No i wiesz, ja mam mnóstwo, jezu. Fasy. No ale właśnie dlatego mówię, że, że moja teoria była taka, że jesteś introwertykiem, ale właśnie dalej chciałem mówić, że ostatnio widzę, że dużo wychodzisz na zewnątrz. Tak, narzuciłem alkohol, bardzo mi pomógł. Możesz bo... ten fragment, kiedy mówimy. Nie, no wiesz, jakby to jak chlałem, to, to w ogóle byłem innym człowiekiem. W sensie taki byłem wystraszony, bo. bo... A nie stajesz się ekstrawertykiem wtedy, właśnie? Tak, ale z tamtego taki... dnia nie? jesteś kurwa kłębkiem strachu i nie wiesz w ogóle kiedy to i dlaczego. I mhm. to, jest, to jest takie bardzo niestałe. Myślę, że... Sin sinusoidalny. Sinusoidalny, tak. E, a teraz wiesz, a teraz już tak mam, że jak ja coś teraz mówię, to wiem, że tak będę myślał za pięć godzin też, mm -hmm. a nie się zestram w gacie, e, bo wiesz, wiesz mm -hmm. jak ludzie po alkoholu mówią, tak, kurwa, to chodź się Czekam, tak I tak. Mi, ja, tak. mi następnego rano tak, ja cię kręcę. Co ja powiedziałem, nie? Ja ale jestem głupi. I wiesz, i, i jakoś tak mi się pomogło to, no parę rzeczy się na to dołożyło, no, dlatego wiesz, ja też jakby zawsze widzę taką osobę, jaką ja, jak ja byłem kiedyś, to, to tak aż mam ochotę przytulić taką osobę. Mhm. Bo, bo to naprawdę można z tego wyjść, z takiego czegoś. I każdy może, bo każdy ma w, w sobie coś takiego, żeby, żeby mógł naprawdę się czuć spoko z tym, kim jest. No to trzeba właśnie zacząć od tego, że chyba jakieś takie, no bo tak, yy, masz tak, że w takim momencie... Pewnie widzisz sobie dużo takich, o, ale jestem lamusem na wielu, na wielu płaszczyznach, nie? Wtedy trzeba, bo też takie coś przechodziłem, że trzeba znaleźć takie jedną taką deskę ratunku, która o, tu jestem spoko, to jakby przejdę przez to bagno trzymając się tej deski, a potem może coś się wyłoni więcej takich momentów, nie? Albo coś się transformuje z tych rzeczy, które były badziewiami wcześniej, nie? Ja pamiętam, ja nie wiem, czy my się poznaliśmy wtedy, ale ja przyjechałem kiedyś do Lublina na występ Kurde, Czarna Owca? Bo ja próbowałem zgooglować ten klub, ale nie mogłem go znaleźć. Tak. No. Taki klub nie było już, niestety. Albo I tam możesz... był chyba właśnie jeszcze Karol Pietrzakowski, ty, Frodo. Mhm. I właśnie pamiętam ciebie, i ty miałeś taki fryz wtedy. Pamiętasz twój fryz Miałeś jakieś takie, jakieś, takie loki, dzisiaj robią trochę, nie? No ja prostuję sobie włosy do tej pory, no. Jak to prostujesz włosy? No, dzisiaj prostowałem włosy, po różową. No chyba ja, jestem. Ja Jak se prostujesz włosy? Rywal. Ty, ty, ty żartujesz? Ja, bo ja wiem, że na długich włosach można prostować, ale na krótkich prostujesz? Co to jest? To jest... Ja nie f... wiem, czy to dobrze widać. Ale no. nie, no ja tak robię. Ale, ale bo jeszcze... pokaż, połóż na chwilę tą prostownicę, bo. Co, możemy sobie, co za jasno? Możemy, możemy sobie... O, kur... o Jezu, przepraszam. Możesz, możesz wziąć ten mikroport, no. bo chciał sobie. A, mi ty jaką nadam? No. A, ah, to będzie na początek. To będzie takie właśnie... Damy to na Taki mikro. trochę slapski taki... He, he. O Jezu, ale się potknąłem. Dobra, na ci naleję, bo jesteśmy moim gościem. Tak, dziękuję coś. bardzo. No, więc y, zaraz o tym pogadamy, ale po prostu, że masz prostownicę, to jest najbardziej męskie, co widziałem w życiu. No stary, no wiesz, właśnie to jest a propos, nie? W sensie, y, kiedyś bym się nie wyautował z czymś takim, pewnie. Słuchajcie, tylko w programie. <laughs> Bondi, słuchaj, no... Masz różową prostownicę. Co ci powiem? Ja nie wiem, czy można lepiej no to, skończyć ten program. To jest taka y, wyjazdowa. Ale... I, a, po, po, pokaż. Możesz pokazać nie, tylko, no, Nie przystanie. ale że tylko to, No robię że... tak, no bo wiesz, bo jakby nie ale lubię że... mieć kręcone włosy. Ale, ale tylko, żebym wiedział, że jak masz włosy, nie? No to na przykład masz tak. To co ty w tak, tak wygładzasz? Czy to... Tak to działa. No? Aha, okej. Okay. No fajnie. <głos> <głos> no fajnie, no to jest. Y... Słuchajcie. A, Firma jest. fajna też.